o tym wiesz, nie szukaj za... Wydawało się, że pomysł na wakacyjne spędy dinozaurów Roka został już wyeksploatowany. Ale gdzie tam? Sukcesy jubileuszowej trasy reaktywowanych czerwonych gitar, czy przykład najświeższy, sopocka impreza 3 dekady Roka, świadczą o jednym. Niezniszczalna jest pamięć podtatusiałych bigbitowców, którzy zawsze i chętnie wracają do piosenek swej młodości. Gorzej z dzisiejszymi małolatami, którzy naprawdę mogą nie wiedzieć, kim była kiedyś na przykład Karin Stanek. Z prawdziwą przyjemnością przypominam Państwu, przedstawiam Karin Stanek, która po wielu, wielu latach przyjechała do Polski i w Operze Leśnej odniosła ogromny sukces. Czy to było dla Pani zaskoczenie? Reakcja publiczności mnie ogromnie zaskoczyła. Nie liczyłam się z takim sukcesem. Jeszcze nie zaczęła Pani śpiewać, a już publiczność biła brawo. Tak, dlatego ja takiej reakcji się nie spodziewałam. To, publiczność w Sopocie mnie zupełnie zaskoczyła. Ja za nie mówiłam, ja nie mogłam w ogóle śpiewać. Spotkała Pani po wielu latach starych przyjaciół, z którymi kiedyś dzieliła Pani estradę. Jak te spotkania wyglądały teraz po latach? Czy trzeba było sobie siebie nawzajem przypominać? Tak, czy poznaliście się od niektórych razu? Niektórych kolegów nie poznałam. Wiele kolegów zmieniło się. Czy Panią także nie poznali? Czy wszyscy Panią poznali? Nie wszyscy poznali, ja też byłam zaskoczona. A proszę powiedzieć, czy teraz, będąc poza granicami kraju, wraca Pani czasem? Nie myślę nie tylko o takim powrocie w zaciszu domowym, ale na estradzie do tego repertuaru, który Pani kiedyś wykonywała. Za granicą ma Pan? Tak, tak. Rzadko, powiedziałabym sporadycznie, na zachodzie prezentuję utwory najczęściej w języku angielskim i w języku niemieckim. Ale tutaj proszono Panią przede wszystkim o ten polski repertuar i jedna z piosenek na bis była rzeczywiście bardzo spontanicznie wykonana, nie przygotowana wcześniej. To była, powiedziałabym, czysta improwizacja. Ja zaryzykowałam, ja nie pamiętałam już tekstu, to było 29 lat temu czy 26 lat temu. Ja zaryzykowałam. I udało się. A proszę powiedzieć, co Pani sądzi o polskich artystach, Pani w tej chwili młodszych kolegach, których Pani widziała wczoraj na estradzie, których Pani zobaczy dzisiaj. Na pewno spotyka się Pani z nimi. Ja wielu piosenkarzy polskich młodego pokolenia nie znam. Nie było mnie 16 lat w Polsce, ale wyobrażam sobie i pewna jestem, że są znakomici. O Jimmy Joe, jako